55. plener, podsumowanie w jakiś sposób 55 lat i też zobaczenie, co się dzieje teraz w współczesnej sztuce ceramicznej. Mamy tu malutki procent artystów, którzy tworzą na całym świecie, ale mamy też przekrój jakby z całego świata artystów. Chociaż wybór był dość trudny, bo dość mocne były w tym roku aplikacje i było dość ciężko to zdecydować, kogo mamy wziąć. Staraliśmy się wziąć jakby przekrój też artystów, garcarzy, designerów, rzeźbiarzy i takich ludzi, którzy łączą te wszystkie techniki, żeby też jakby pokazać cały wachlarz ceramicznych możliwości. W tym roku się stworzyła taka dość duża grupa ludzi, absolwentów Wrocławskiej Akademii, ale nie, że są z Wrocławia, ale właśnie jakby po tej szkole, w różnym wieku, część osób mieszka w Polsce, część mieszka za granicą. Mamy też osoby, które są całkiem daleko, czyli z Australii. W tym roku temat dość postawiony, to co widzę, obserwuję i pewnie wielu osób też to widzi, że zaczynamy rozmawiać tylko i wyłącznie przez media, przez telefony, przez same społecznościowe portale, jakby się już przestajemy widzieć, rozmawiamy, jakby chciałem zrobić, żeby artyści wypowiedzieli się w stronę tego tematu. Jak co roku, no i od pewnego czasu, od zawsze, gdy jestem komisarzem i wcześniej też współpracowaliśmy z trzema zakładami ceramicznymi, no i w tym od 3 lat w sumie pracujemy też w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Zapraszam też na kontakt z artystami. Były już wykłady przez cały weekend wszystkich artystów. Także też z ważnych takich punktów jest otwarcie wystawy 16-16 w ratuszu, tej wystawy pod tytułem Przed i Po, czyli pokazujemy poplenerową wystawę z tamtego roku i też przedstawiamy artystów z tego roku. Ale zapraszam też przede wszystkim na wystawę poplenerową, która się odbędzie 22 o godzinie 18 tutaj w Galerii Białej, gdzie pokażemy dorobek tego roku.